I witam wszystkich bardzo serdecznie jeszcze raz. Minęło 5 minut od ostatniego filmiku. Ja się chwilę uspokoiłem i możemy zacząć nagrywać. Gdzie my jesteśmy? Jesteśmy w takim miejscu i stoimy od razu już na rozstaju dróg. Ostatnio poszliśmy chyba w lewo. Także teraz pójdziemy w prawo i zobaczymy, co nas czeka w prawo. Wcześniej zebraliśmy 3 strony i nie udało mi się przejść. Ciekawe, czy w ogóle to się udaje się komukolwiek przejść tą grę, biorąc pod uwagę... Moment, my poszliśmy w lewo chyba, tak? Dobrze pamiętam? Tak, to pójdziemy teraz w prawo. Czy komukolwiek udało się zebrać wszystkie 8 stron, tak żeby nie zostać złapanym? Nie, moment. To my poszliśmy w prawo w takim razie, to ja pójdę w lewo. Oczywiście mój frap znowu zachowuje się jak dziwka. Nie mam pojęcia, czemu on tak działa, ale jak widzicie, no... Dlatego też nagrywam Pokémony aktualnie, a nie Sherlocka Holmesa, ponieważ muszę mieć po prostu tu nowy komputer. Bo tutaj na tym po prostu wszystkie programy do nagrywania innych gier niż takie zrzutowe z ekranu, to jest jedno wielkie babranie się w gównie tak naprawdę, no niestety. Ale tak to działa, że no niestety mój komputer działa jak chce. No, ale cóż począć. Okej, okay, tam mamy jakiś budynek, jakieś toalety czy coś. To wejdziemy do tego kibla. To nie jest na pewno najmądrzejszy pomysł, jaki możemy mieć. Aczkolwiek zrobimy to i wejdziemy do tego kibla. To wygląda przynajmniej jak kibel taki na polach kempingowych. Tu jest wielkie pole. Ciekawi mnie, jakaś ideologia w ogóle stoi za tą grą. Tu są jakieś... kanistry, tam pójdziemy za chwilę, okej. Okay. Jesteśmy w kiblu, w którym jest krzesło. I to na tyle. Jakiś jumpscare tutaj się szykuje, czy... Czy na luźnej gumie mogę do tego podejść? Okej, okay, na razie się przygotował. Przygotowała się krótka ścinka. Okej. Okay. Tu są kafelki. Ktoś zbił. Skuł kafelki. Kafelki zostały skute. No i te kafelki nic mi tutaj nie daje. Ten kibel na razie nie boję się, nie boję się. Będę sobie tu powtarzał, że się nie boję. Czemu tutaj światło jakoś tak słabo świeci? What the fuck was that? Czemu ten korytarz był taki dziwnie czarny? Tutaj krzesło jest przewrócone. Aha, zacząłem biec, to się ściął fraps, okej. Okay. Dobra, tu nic nie ma, ale zobaczcie. Stoję za ścianą i tak... Troszeczkę tam za dużo moim zdaniem oświetla. Muszą dopracować to oświetlenie. Hehehe. Sukinsyny. No dobra, zobaczymy, co jest za tym rogiem. Tu mamy wyjście, drzwi wyjściowe. Z kibelka. Oczywiście gra mi się ścięła. Jakżeby inaczej, a ja się cofnąłem jak idiota przez to, że mi się gra ścięła. Zajrzymy jeszcze tu. Tu nic nie widzę. Także tu nic nie ma, ale myślę, że może coś być tutaj. Takie przynajmniej mam wrażenie. Tak, gra się zacięła znowu. Jesus Christ. Tak, nie, przez ten wyjazd komputer niestety, jak widzicie, odmawia mi posłuszeństwa całkowicie, nawet w tle pewnie możecie go słyszeć, bo działa też jak kosiarka. Także no niestety laptop po 2 latach użytkowania odmówił mi posłuszeństwa, biorąc pod uwagę, jak jest eksploatowany przeze mnie i poniekąd przez was, bo głównie przez nagrywanie mi się zaczął psuć, bo tak to jak grałem, to grałem tylko na konsoli. Ihihi. Jest karteczka. O, ładnym treści. Help me. Dobra. No i gra się rozpoczyna. Gra się rozpoczęła i możemy biec tędy. Slendermanie. Już mnie ciarki przechodzą. Ja już nie chcę dalej w to grać. Żebyście wiedzieli, jak ja się boję teraz. Już od tego momentu zacząłem się cykać, jak po prostu jak powieprzony. Dojdziemy do miejsca, czyli tak, tutaj powinna być karteczka.
bierzemy jak najszybciej, żeby jak najszybciej skończyć, żeby on jak najszybciej dopadł, żeby mnie się jak najszybciej obsrał. Okej, okay, no. Mamy dwie karteczki już. Ja nie patrzę przed siebie, ja po prostu będę biegł. Mniej więcej kojarzę już, gdzie trzeba biec. Dobrze mi się wydaje, że to tutaj gdzieś trzeba myknąć, rozejrzeć się na boki, nie ma go, możemy myknąć, znowu kawałek, myknąć. Na razie jest to powtarzalne, działa dokładnie tak samo jak działało wcześniej. Ja będę biegł patrząc się w ziemię, żeby nie spotkały się nasze spojrzenia. Bo tu jest ta ściana, przy której już widzę, że jest kolejna karteczka, czyli dojdziemy do trzech karteczek, tak. Okej, tu jest to i teraz zaczyna się znowu zabawa. Na razie kamera mi nie zaczęła padać, no właśnie teraz zaczęła padać. Dość intensywnie zaczęła padać, teraz zaczyna się ten dźwięk podłuszony, którego ja nie lubię. Czy on tam jest przede mną? Nie widzę go. Nie stwierdza się Slendermana tutaj na razie. Także może uda mi się... Ja się nie odwracam nawet, bo nie chcę, żeby on tam był za mną. To jest zawsze przerażające. Okej, mamy tunel. Także jest nieźle. Tylko teraz pytanie, czy z tego tunelu jest jakieś inne wyjście? Tego nie jestem w stanie wam powiedzieć. Bo tutaj powinna być karteczka, nie? Jest jakaś? Holy shit, to co ja teraz robię, to jest głupota. Nie widzę żadnej karteczki, o nie, o nie. O, tu jest chyba. To jest karteczka? Tak, to jest karteczka, okej. Okej, weźmiemy czwartą. Okej, mamy cztery. O, Jesus Christ. Idziemy tutaj. Mamy 4 na 8. Jesteśmy w połowie drogi, drodzy państwo. Znowu kamera mi zaczyna się sypać, ale nie, ja się nie dam. Ja się nie odwracam, ja po prostu idę przed siebie. Znowu mi zaczyna piszczeć w uszach. Tak, to jest straszne. Zgubiłem drogę na chwilę. Okej. O, tu jest... coś mi się przywiesiło. Tu jest jakaś ciężarówka. Obejrzymy tą ciężarówkę. Może w ciężarówce jest jakaś karteczka, albo na ciężarówce. Bądź tu karteczka, bądź proszę cię. O! Holy shit! Co to jest? Biegnę. Biegnę. Przestałem biec, bo się zmęczyłem. O nie. Nawet nie wiem, co te karteczki mi dały. Nie. Ja nie wiem, gdzie ja biegnę, nie! Fuck! Dopadł mnie. Mendo psia. 5 na 8. Jesus Christ. Dobra, nie, i teraz to jest drugi, to był drugi odcinek, drodzy państwo. Trzeci odcinek będzie może niebawem, może nie niebawem, ale ja przejdę tą zesraną grę. Do usłyszenia, do zobaczenia, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, pa pa!